Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Spider-Man 2. Zaliczyłem sobie parę zadań pobocznych poza nagraniem jak zawsze. I zbliżamy się do końca gry. Jeszcze trochę Spider-Botów mi zostało do zdobycia. I być może coś jeszcze się odblokuje, nie wiem. W każdym razie lecimy na górę. Na razie. Kontynuując wątek fabularny. Ani śladu Harry'ego. Ale coś leży. A to co? Jego dyktafon. Wszystkiego najlepszego, Em. Podobno czas leczy rany. To kłamstwo. Każdego dnia bez ciebie jest coraz gorzej. Jeśli stracę Harry'ego, to nie wiem, co zrobię. Norman strasznie cierpi. Muszę znaleźć Harry'ego i go ocalić. Okej. MJ coś długo się nie odzywa. Powinienem do niej zadzwonić. Naprawdę? Trafiłaś w samo sedno. Wreszcie! Rewelacja! Każdy o tym teraz mówi. Tak, piszą redaktorki. Redaktorki? Gratuluję! Pierwsze zadanie? Przygotować coś równie mocnego na jutro rano. Afery, kontrowersje. Dokładnie tak. Właśnie tak. Do roboty! MJ. Ja nie wywali mi mnie z biugl. Właściwie to chyba właśnie dostałam awans. Hej, właśnie tego chciałaś, nie? Tak, no jasne. W takim razie... Świetnie? Hej, słuchaj. Jest coś bardzo nie tak z Harrym. Co? Co się stało? Cóż... Czekaj, ktoś puka do drzwi. Trochę trudno to wyjaśnić, ale... Obiecaj trzymać się od niego z daleka. Tutaj Harry przyszedł do MJ? No dobra, ruszamy. No najwyraźniej. Cześć, tu MJ. Możesz nagrać wiadomość, ale po co? Lecimy bardzo szybko. Błagam, wytrzymaj! Spider-Manie, jak się czujesz? Niespokojny, spanikowany? Mam na myśli fizycznie. Czujesz ból? Zmęczenie? Tak! Moment! Ale nie mamy teraz czasu chyba na to! Z ostatnich lat. Symbiont skupia... zbiorową świadomość. Kolektywny byt, w którym byłem! Optymista z ciebie. Możesz to wciąż mieć. Co? Nie ma co panikować, ale... Może wpadniesz do laboratorium na test. Nie da rady, doktorze. Mam większe problemy. Muszę lecieć. Już prawie jesteśmy. Czekaj, MJ! MJ! Gdzie? Harry. Pete. Coś taki spięty. Kawę? Musimy pogadać. Coś czuję, że będzie Musisz walka. Już być zmęczony tym codziennym ratowaniem świata. Z Venomem. Każdego cholernego dnia. Ale mogę pomóc. Wystarczy, że się zgodzisz. Nie jesteś sobą. Błąd! Dopiero teraz jestem. Wreszcie mam siłę,
żeby spełnić nasze marzenie. Czy ty mnie skreśliłeś? Harry, musimy zdjąć z ciebie to coś. Nie jesteśmy jakąś rzeczą. Harry, nie jesteśmy Harrym. My jesteśmy Helą. No, on zajebiście wygląda, no nie. Nie mogę się doczekać gry z nim. Nie. O, zostaw ją! Proszę. Tego to się nie spodziewałem. Będziemy walczyć z MJ i z Venomem naraz? Pokaż mu, co stracił. A nie, ten Dyla dał. Dostaniesz jej! Za późno. Scream. MJ. Wybacz mi. O kurde. O kurde. Ona ma moce. O kurde. Akceptację? Jeśli chodzi o twoją pracę. O mnie. A, o to chodzi. Jedziesz teraz, teraz jedziesz. I mocą. Okej, już czaję, o co chodzi. Okej. O, skubana. Nie ma już alarmu? Ej. Możliwe, że tylko ja mogę pomóc jej znów stać się sobą. No to tak średnio mi się podoba to teraz. Nie dajcie mu wygrać! Ale wupałem jej w powietrzu! No nie, no to było piękne. MJ, nie szalej, nie szalej! Ożesz, skubana. Jada. Wykończ. Zapewne pierwsza rundka dopiero. Zobacz, co robisz. To nie jest kontrola. Mam całkowitą kontrolę. Co się ze mną dzieje? Dobra, runda numer dwa. One nie mówią ci prawdy! Też je słyszałem! Wiem, jak to jest! Ciągle stwarzasz problemy! Nie umiem też ich nam odprawiać! A nie płacić hipoteki! Przecież mam pracę! U Karego! Damy radę! Jak długo to
zabobstwa! Interesuje się tylko jedna praca! Fajne! To nie fair! Ludzie mnie potrzebują! Wiesz o tym! Jak wyglądałoby miasto bez Spidermana? Jak wygląda O kurde! Mogę to naprawić! Zawsze daję! Udało się! Dajemy radę! Zawsze jestem na drugim miejscu! Jest, udało się! A moje marzenia obracają się w pył! Teraz właśnie jest prawda! O czym ty mówisz? Jesteś ważna! To co robisz ma znaczenie! Nie no! Wiem, że tam jesteś! Nie masz zna! Teraz! Ojej! Nie dajcie mu wygrać! Co za męcząca walka! A twoja książka? Przecież chciałaś pomagać ludziom! Nikt tego nie czytał! Nikogo! Runda trzecia. Runda trzecia. Trzecia runda już jest bardzo dynamiczna. Pomogła mi! Ładnie, ale przygadżeciłem ją ostro. Nie musisz mi ufać, ale proszę, ufaj sobie. Wykończenie. Masz rację, byłem samolubny. Tak bardzo skupiałem się na swoim życiu, że nie myślałem o twoim. No mam nadzieję, że to była ostatnia runda, bo aż mnie ręka boli. Nie potrzebujemy cię! Miasto cię potrzebuje! Uciekaj na razie, uciekaj. Okej, jak się okazuje, mamy więcej nawet rund. Co? Nie! Jesteś silniejsza pod tak wieloma względami! Tylko dzięki tobie nasze życie jeszcze się nie rozpadło! Przepraszam, MJ! Nie doceniałem się! Jeszcze już nie ma! Nie! Nieprawda! Przepraszam, że zadałem ci tyle bólu! Dom! Moja praca! Nasze wspólne życie! Troszeczkę mnie zdenerwowała. Ale nie zrobiłem tego! Powinienem był posłuchać! Ty przy tobie! Jesteśmy drużyną! Ty i ja! Nie chcę, byś się poświęcała tylko po to, żebym ja miał lepiej! Zróbmy coś! Zróbmy coś!
orzysz z Kubana. Koniec. Mam nadzieję, chyba że będzie piąta runda. Mam nadzieję, że nie będzie. Stąd nie wiesz, czego chcemy! Jesteś Mary Jane Watson! I chcesz prawdy! Tak! Chcę prawdy! I ucieknie. Po czterech rundach walki po prostu ucieknie. Włączy. I ten hałas powoduje, że uwolni się. Okej, ale jeszcze Harry. Jest dobrze. Zrobiłaś to. Czekaj. Jeszcze nie. Watson, gdzie moje pączki z jabłkiem? Jestem głodny i nie zamierzam. Smoknij mnie w tyłek. Odchodzę. Watson! Jesteś najlepsza. Myślałem, że cię stracę. Na jakiś czas chyba mnie straciłeś. Nie tylko przez symbiont. Próbowałam być kimś, kim wcale nie jestem. Ale wróciłaś. Przepraszam. No tak, a tam Harry jeszcze szaleje. Ja też nie byłem wcześniej. Pit, to było jak jakaś zbiorowa świadomość. Widziałam cię. I Harego, on chciał zdobyć jakiś kamień? Miles jest teraz w ratuszu. Ruszaj. Kocham cię. A ja ciebie. No i dobra, zadanko zostało ukończone, dlatego ja również sobie w tym momencie zakończę ten materiał. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam. Znacznie gorszego. Co?